niedzielę 30 stycznia przyjaciele świętej pamięci pani Weroniki Leszczyńskiej, ikony polskiego osadnictwa w Miłoszowie i mamy znanego dolnośląskiego regionalisty oraz historyka Stanisława Leszczyńskiego, uczcili jej pamięć składając kwiaty pod tablicą uwieczniającą nadanie imienia pani Weroniki Miłoszowskiemu Ośrodkowi Granica Strzelnica. Pani Weronika Leszczyńska do końca pozostała kobietą niezwykle wrażliwą, bardzo wesołą i otwartą na drugiego człowieka. Uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez swojego syna Stanisława w ośrodku Granica Strzelnica w Miłoszowie. Warto podkreślić, że pani Weronika cieszyła się ogromnym uznaniem i szacunkiem społeczności całego regionu. W ubiegłym roku w jej urodzinach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Miłoszowa i gminy Leśna, ale również samorządowcy m.in. z Olszyny, Lubania, Zgorzelca, Platorówki czy Sulikowa, a także starostowie powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego. Odeszła od nas osoba naprawdę dużego formatu, pionierka ziemi leśniańskiej, żona, matka i babcia, która całe swoje dorosłe życie poświęciła pracy na rzecz rodziny i swojej małej ojczyzny. Pani Weronika zmarła 28 stycznia 2022 roku. Miała 93 lata. Cześć jej pamięci.